Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Andrzej. Witam w mojej szklarni i zarazem wędzarni. Pokażę Wam dzisiaj, jak wędzić ryby na gorąco i generalnie przejdziemy przez wszystkie etapy, łącznie z tym, jak wygląda moja wędzarnia, jak mam zbudowany generator dymu i generalnie pokażę Wam przepis na wędzenie rybek dzisiaj. Na razie, do zobaczenia za chwilę. Zobaczcie to. Tu troszeczkę włączyłem go na chwilę. Wygląda to tak. Puszka. To jest trochę prowizorycznie tak naprawdę. Ale tam jest, tutaj w tym miejscu jest przedziane, w puszce zrobiłem dwie dziury na wylot, tak? Wziąłem żarówkę halogenową, tą taką rurkową, obskrobałem z niej końcówki te porcelanowe i przykręciłem, że tak powiem, zawiązałem na nich przewód, drut po prostu. I to jest tak naprawdę prowizorka. Jeśli chcecie przestrzegać przepisów BHP, nie róbcie tego, co ja. Na razie to mówię, wygląda prowizorycznie. Tutaj dałem te deski, bo przewód mi się przy ostatnim wędzeniu topił, bo dotykał tej puszki, dlatego trochę zrobiłem dystans, ale generalnie docelowo chcę troszeczkę inaczej to rozwiązać, tak bezpiecznie, żeby było. I co? Żarówka jest w środku, zasypana jest wiórkami. Jak włączymy teraz, ona zaczyna się świecić. Pewnie zobaczyliście to. Jeszcze włączę, pomigam. Widać, prawda, że włącza się. Zobaczcie. Po chwili jest niezły dymek. Wyłączę to, bo jeszcze nie zaczynam wędzić. I tak to wygląda. Tutaj na dole mam grzałę. Czekam tak naprawdę jeszcze na termostat, bo grzałka jest dosyć mocna i troszeczkę za wysoką temperaturę mam. Dzisiaj mam zamiar, dzisiaj będę wędził ryby i będę wędził je na gorąco w temperaturze 50 stopni. Tutaj mam termometrzyk taki fajny, cyfrowy. Myślę, że jest najlepsza sprawa. Dobrze pokazuje temperaturkę. Teraz mam 28 stopni w środku. Nawet jest nieprzykryte. Także grzałka mi zagotuje po prostu te ryby, więc muszę mieć termostat, żeby ona tylko chwilami się włączała. Rybki powieszę tutaj. Mam fajne takie haczyki ze stali nierdzewnej. Jest to zrobione, tak naprawdę te druty to są chyba od spawarki, z tego co kojarzę. Takie do, no, jak ktoś coś ma wspólnego ze spawaniem, to wie, o co chodzi. I tak to moja wędzarenka tutaj wygląda. Za chwilę Wam pokażę, jak rybki przygotowuję. Ok, tu są moje rybki. Dzisiaj będę robił, mam flądry i mam salmona, także co się dzieje teraz? One są w solance. Solankę przygotowujemy tak, że wkładamy jajko do miski z wodą i dodajemy tyle soli, to znaczy mieszamy ją, żeby ona się rozpuściła. Jak surowe jajko, bo normalnie surowe jajko tonie. Jeśli to jajko wypływa do powierzchni i pływa tak pod powierzchnią, to znaczy, że jest dobre stężenie soli. I także nie trzeba nic na oko kombinować, bo wiadomo, każdy ma różne miski, więc w sumie nie wiem tak naprawdę do końca, ile wychodzi soli na litr wody. Ja robię zawsze na jajko, jest perfekt. Rybki będą w tej solance pół godziny. I nadają się wtedy od razu, po lekkim osuszeniu, nadają się od razu do wędzenia.
No dobra, to tak. Rybki mamy wyjęte z solanki. Teraz tak, opłukałem je pod wodą bieżącą. Teraz co? Osuszamy je trochę, po prostu. Bierzemy, wysuszamy je troszkę, żeby były, no, żeby były suche. Bierzemy takie rybki, kurczę, jedną ręką to robię. Osuszamy je, żeby nie były takie mokre, bo ryba do wędzenia powinna być generalnie w miarę sucha. Dlatego przy takim zwykłym wędzeniu, takim dłuższym, nie takim szybkim, robię tak, że kupuję taką sól kamienną, taką, wiecie, taką grubą i wtedy zasypuję te ryby na całą noc po prostu solą, tak żeby prawie, może nie to, żeby nie było ich widać, ale żeby były dobrze przykryte od spodu i od góry solą. I tak przez całą noc, rano biorę te ryby, myję, płuczę z tej soli i wtedy suszę je przez dwie, powiedzmy, godzinki na takim przewiewnym miejscu. I wtedy dopiero do wędzenia się nadają. A te to jest takie szybkie, na gorąco wędzenie, więc do solanki na pół godziny, tak jak wam mówiłem wcześniej, i wtedy obsuszyć je troszeczkę, też im dam troszeczkę wyschnąć i później prosto do wędzenia. No hej, jestem z powrotem tutaj, teraz w wędzarni jesteśmy. W wędzarni, to jest moja szklarnia tak naprawdę. Tu mam beczkę do wędzenia. Dobra, słuchajcie, to jest salmon. Nie można go powiesić po prostu na takim drucie z tego względu, że jak się rozgrzeje, jak będzie gorący, to po prostu spadnie. Po prostu mięso się zrobi takie miękkie, te tkanki wszystkie, że wszystko nam spadnie. Już to przerabiałem, inni też to przerabiali, nie róbcie tego błędu. Więc takie coś będziemy wędzić, położymy na kratkę w wędzarni. Za chwilę wam pokażę. Dwa plastry takie akurat mam dzisiaj. Na dzisiaj. Flądry. Z flądrami nie ma problemu. Ale pamiętajcie, jeśli wędzicie rybę, zostawiajcie głowę, bo ona jest połączona z kręgosłupem i ryba wam nie spadnie, jak ją zaczepicie. Tak jak trzeba, więc możemy ją łatwo zahaczyć, wbijamy dobrze gdzieś tam między te kostki, żeby się dobrze trzymała taka flądra i ona nie powinna w ogóle spaść wtedy i wieszamy je i po prostu je wieszamy jedną za drugą, ciach i flonderki. Można też zrobić tak, że można spróbować przedzieć przez skrzela, tylko że ja mam troszeczkę za krótkie te druty i to najlepiej mi tutaj nie wychodzi, więc dlatego zrobię to tak jak przy pierwszej rybie, tutaj pod skrzela i ona tak, nie powinno się jej raczej nic stać. Zobaczymy w trakcie wędzenia tak naprawdę. Generalnie wcześniej nie miałem problemów. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Dołożyłem jedną kratkę tutaj dołożyłem, widzicie? Tu mój smog generator jest tam. Tutaj mam generator dymu, tak? Tutaj mam te moje rybki, one sobie będą leżały tu, a flonderki będą sobie tutaj wisiały. Ok? Za chwilę zacznę podsuszanie, włączę temperaturkę do 50 stopni na, ja wiem, może godzinkę, tak, bez dużego dymu, a później jak one się podsuszą,
więcej dymu przykryję i będę je wędził, tak zależy, między godzinka do 3 godzin. Ok, rybki są podsuszone, temperaturka 50 stopni. Zaczynamy główne wędzenie, a więc tak, włączamy generator dymu. Zapaliła się żarówka. Ona, że tak powiem, zacznie palić te wiórki. Widzicie? Zobaczcie, jak ładnie, super, ładnie działa. I to jest to, o co nam chodzi. To jest to, o co nam chodzi. Zakrywamy. I niech się rybki ładnie robią. Pamiętajcie, żeby utrzymać temperaturę między 55 a 60 stopni przez godzinę do 3 godzin. Zależy, jaki gęsty dym, zależy, jakie grube ryby. Wszystko tak naprawdę na oko, jak ładnie ryby są takie brązowe, takie złote, to znaczy, że jest wszystko ok. Ok, dobra. Myślę, że dymu nam starczy na razie. Zobaczcie, jak gęsto już jest. Jest naprawdę ładny, gęsty dym. Zakrywamy.